Prawdopodobnie największy minus mieszkania w Japonii to pająki. Możesz zgrywać twardziela, ale jeśli zobaczysz w pokoju pająka wielkości twojej dłoni, a uwierzcie mi, że są takie w Japonii, i jeśli będziesz sobie już spać spokojnie i nagle usłyszysz, jak pająk idzie po ścianie, bo to dosłownie czasami słychać, to prawdopodobnie już będziesz w drodze z powrotem do Polski.